A teraz już mikrofon oddaję panu profesorowi i zapraszam tutaj pana profesora Janusza Farysia, mogę powiedzieć śmiało już przyjaciela Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Panie profesorze, czy pan ma naszą legitymację? Ale się zgadza. A zatem proszę państwa, proszę o wysłuchanie wykładu właśnie dotyczącego stulecia odradzającego się, odrodzonego parlamentaryzmu w Polsce. Bardzo proszę. Dzień dobry. Tak mi się wydaje, że stulecie odrodzenia parlamentaryzmu polskiego, które nastąpiło 26 stycznia 1919 roku, przeszło tak mniej zauważone. Mniej zauważone, ponieważ no wszyscy może już mieli po trosze przesyt stulecia odrodzenia państwowości polskiej, niepodległego państwa polskiego. I ta akcja, te działania, te wykłady zakończyły się tam gdzieś w grudniu poprzedniego roku, 18 roku. W 19 rok już nie wchodzimy. Ja nawet tak się przymawiałem gdzieniegdzie, żeby stulecie odrodzenia polskiego Sejmu na ten temat mówić. Nie było większego zainteresowania, tylko pani dziekan, tutaj pani profesor, takie zainteresowanie wykazała w imieniu państwa i dlatego tutaj przed państwem jestem. Też tutaj chyba dwukrotnie czy trzykrotnie mówiłem o cudzie niepodległości 1918, początków 1919 roku. Ten cud niepodległości to spójne działanie elit, które potrafiły się porozumieć wtedy, przynajmniej na czas jakiś. To powołanie rządu z Ignacym Janem Paderewskim, które nastąpiło no też niedawno, 100 lat temu, 16 stycznia 19 roku. Rządu, który wszyscy w kraju i inne państwa uznały za jedyny rząd legalny Polski. Ale myślę, że większym jeszcze cudem były wybory 26 stycznia 19 roku. No bo państwo polskie odradza się w listopadzie. W listopadzie Józef Piłsudski zostaje powołany przez niego rząd na tymczasowego naczelnika państwa z władzą dyktatorską. To 22 listopada, a już 28 listopada wydaje dekret o wyborach do Sejmu, które odbyć się mają za 2 miesiące. Państwo powstaje, dopiero co się rodzi i w ciągu 2 miesięcy potrafi zorganizować wybory, zorganizować listy. Też tutaj kiedyś mówiłem, no nie było komputerów, więc wszystko było szło szybciej, łatwiej. Nie trzeba było pisać programów. No niemniej jednak działalność organizatorska, niezwykle sprawna i z drugiej strony potwierdzająca patriotyzm społeczeństwa polskiego. Nie było, nie mówię o czasach Gierkowskich czy tam Gomułkowskich, nie było w Polsce tak wysoko obsadzonych wyborów, taką frekwencją wyborczą, jak 26 stycznia 19 roku. Też tu kiedyś zwracałem uwagę, nie było tęgich mrozów, nie było zawiei śnieżnych, ale odległości były duże i wieś w dużej mierze decydowała, poszła do wyborów. Trudno powiedzieć ilu, bo to państwo spotykacie na pewno różne dane, jaka była frekwencja, ilu procentowa. Dlatego, że w niektórych okręgach listy były sporządzone, ale nie było wiadomo, ile jest uprawnionych do głosowania. Mnie się wydaje, że frekwencja przekroczyła 80%. Jak to się ma do współczesności? Ja nie mówię, bo żyjemy w czasach normalnych, ale nawet do 89 roku, który stanowił taki przełom i frekwencja była 66 czy 4%. A wtedy ludzie głosowali za niepodległością. No, numerki partyjne, to prawda, ale za niepodległością. Dlaczego tak szybko te wybory? No bo i taka była atmosfera, że demokracja musi być, że to jest podstawa egzystencji państwa polskiego, innych państw także, po wygranych po wojnie, ale również i spuścizna historii. Polacy to jednak
naród przesiąknięty ideami demokratycznymi. Ta Rzeczpospolita to nie było regnum, to była rzecz wspólna w czasach dawnej pierwszej Rzeczypospolitej, w której panowało prawo, w której zasadą było, że ta słynna zasada, że nikogo nie aresztujemy bez wyroku sądowego. Neminem captivabimus. To gdzieś tam oddziaływało. Ja wiem, że tam to dotyczyło narodu szlacheckiego, ale ten naród szlachecki był liczny. Inny niż w pozostałych innych państwach. To było do 10%, a nie tam jak w takiej Francji 1%. Zatem nie absolutnie, tylko Respublika, Rzeczpospolita, rzecz wspólna. I dlatego potrzebny jest jak najszybciej Sejm. Ordynację wyborczą przyjęto najbardziej z możliwych demokratyczną, pięcioprzymiotnikową, a więc tą zasadą proporcjonalności, jak głosuje na partię 1%, to ta partia wprowadza tylu posłów. Dlatego nie ma, nie było tego braku demokracji, jaki jest dzisiaj we wszystkich krajach zresztą, który ułatwia rządzenie tej bariery 5%. Ciągle powtarzam studentom, no tak dbamy o wszystkie mniejszości. I słusznie, ale o mniejszości polityczne się nie dba. Bo wprowadza się barierę 5%, która ułatwia rządzenie. Te drobiazgi eliminuje. Ale z pełną demokracją to tak wiele wspólnego nie ma. Otóż tamta zasada mówiła o tym, o proporcjonalności żadnych, to w całym świecie tak było, żadnych, w tym, gdzie przyjęto zasadę proporcjonalności, żadnych barier tam 5 czy 8%. Demokratyczne wybory. 21 lat ukończonych. I 21 lat to też bariera wieku, jak na tamte czasy stosunkowo niska. I czynne, i bierne prawo od 21 roku życia. I także, co ciągle się podkreśla i z takim uznaniem, i Piłsudski podobno był dumny z tego do końca życia, że kobiety otrzymały prawa wyborcze. Nie w tych demokracjach zachodnich, ale Polska kroczyła w pierwszym szeregu tych państw, które dały kobietom uprawnienia. Roman Dmowski uważał, że niepotrzebnie, bo to tylko kłótnie w domu będą, kto jak ma głosować, ale kobiety otrzymały. Zatem 26 stycznia został wybrany Sejm. Pierwsze arytmetyki pokazywały jednak, że może to nie będzie takie najlepsze. Ta demokracja, to rozdrobnienie partyjne, jakie w Polsce istniało. Do Sejmu weszło 10 ugrupowań politycznych, na razie tylko 10. Żadne nie miało większości. Trudno było pomyśleć, że powstanie koalicja. No ale początki były przecież niezwykle zachęcające. Niezwykle zachęcające. Bo ten Sejm potrafił przemawiać przynajmniej przez pierwszy miesiąc jednym głosem. Samo otwarcie, ja tutaj zwracałem uwagę przy okazji Witosa, bardzo takie obrazowe, nawiązanie. Wtedy, tak jak dzisiaj się nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, tak wtedy nawiązywano do tradycji I Rzeczypospolitej, ten marsz do Archikatedry Warszawskiej. Uroczyste nabożeństwo inaugurujące 9 lutego, wspaniałe przemówienie księdza arcybiskupa Teodorowicza, także posła. Potem przyjęcie na Zamku Królewskim w Warszawie, jak opisują z jednej strony sukmany chłopskie, z drugiej strony fraki. I otwarcie Sejmu 10 lutego. Wspaniałe, choć krótkie wystąpienie Józefa Piłsudskiego. Odtąd Sejm będzie domu swego jedynym panem i gospodarzem. Sejm ma być gospodarzem Polski. I następnie złoży rezygnację z funkcji tymczasowego naczelnika państwa. Sejm na razie, jak powiadam, mówi jednym głosem. 20 lutego uchwala, powołuje, dziękuję Piłsudskiemu jednomyślnie, jednogłośnie, przez aklamację za trud w
formowaniu państwa i jednocześnie wybiera go już nie tymczasowym, ale naczelnikiem państwa. I uchwala małą konstytucję, lapidarną, krótką, kiepską. Ale wydawało się, że skoro jest tak sprawnie, to ta konstytucja potrwa 6 tygodni, może 3 miesiące i będzie właściwa konstytucja. Dlaczego kiepska? Bo cała władza została złożona w ręce, Sejm wziął dla siebie. Cała władza, suwerenna władza w państwie spoczywa w rękach Sejmu Ustawodawczego. Naczelnik państwa i rząd są tylko wykonawcami decyzji sejmowych. To takie mało precyzyjne. Naczelnik państwa powołuje Sejm, rząd w porozumieniu z Sejmem, nie wiadomo było, jakie to ma być porozumienie, jak przeprowadzone. Ale na razie biegnie wszystko sprawnie, więc nie ma się co tutaj temu dziwić, że tak to formułowano. Biegnie sprawnie, chociaż, no, jak mówię, nie ma żadnej większości. Prawica i prawe centrum, i lewica i lewe centrum mają mniej więcej równą siłę. Wybory marszałka Sejmu to pokazują. Reprezentantem prawicy był poseł do Reichstagu Wojciech Trąbczyński z Poznańskiego. Człowiek związany z prawicą w Sejmie ogłaszał, że jest bezpartyjny, ale on był bardziej endecki niż jeden endek. Z dużym doświadczeniem parlamentarnym wyniesionym z Berlina. Wygrał 5 głosami z Wincentym Witosem, liderem polskich chłopów, autentyczną wielkością, o której tutaj w przeszłości mówiłem. Wincenty Witos z doświadczeniem Sejmu Krajowego we Lwowie, ale także Radą Państwa Sejm Parlamentu Wiedeńskiego. Mniejszym niż Trąbczyński, ale jednak. Autentyczny, samorodny talent mimo ukończonych 3 klas szkoły, czy tam 4 szkoły ludowej. Przegrał Witos 6 czy 5 głosami. To pokazywało, że każda nieobecność może ewentualną koalicję, gdyby powstała, złamać. Jeszcze Sejm przemówi jednym głosem, kiedy prezydent ministrów, bo taka tytulatura będzie obowiązywać do końca 2022 roku, kiedy szef rządu Ignacy Paderewski zaapeluje do parlamentu. Wysoka Izbo, mówił patetycznie, prawie że krzyczał, no, daj narodowi armię. Daj narodowi armię, bo na wszystkich granicach toczy się wojna. I 6 marca 2019 roku Sejm znowu przez aklamację, jednomyślnie i jednogłośnie, podjął decyzję o powszechnym obowiązku służby wojskowej i wcieleniu w szeregi wojska 6 roczników mężczyzn. 96 do 2001. Do 1901. Trąbczyński pięknie to podsumował. Niech żaden wróg i przeciwnik nie sądzi, że w Polsce są partie polityczne. Jeśli chodzi o obronę interesów państwa, granic państwa, w tym Sejmie nie ma partii, ich nie będzie. Wszyscy mówią jednym głosem. Aplauz, aklamacja. Owacja i na tym się rzecz kończy. I na tym się kończy jednomyślność. I ten Sejm już nie potrafi mówić jednym głosem. Już w tym pierwszych miesiącach było widać, że jak prawica była brawo Paderewskiemu, to na lewicy tych ostentacji nie było. Ale to tylko tam owacje czy brawa. Zaczynają się konflikty. Sejm stanie się widownią kłótni już zaraz w 19 roku z różnych powodów. Lewica i lewe centrum i prawica i prawe centrum różnią się diametralnie w poglądach na siłę Polski, a więc czy państwo odbudowana dawna Rzeczpospolita w granicach pierwszej, zatem na zasadach federacyjnych, czy by odbudowywać Wielkie Księstwo Litewskie ze stolicą Wilnie, sfederowane z Polską?
czy budować niepodległą Ukrainę, wspierać ją, czy nie. To jest jeden z problemów, który bardzo ostro dzieli Sejm. Polska Lewica jest za nawiązaniem do tradycji jagiellońskich. Polska Prawica uważa, że skończył się czas federalizmów. Że nowoczesny nacjonalizm, który ukształtował narody w XIX wieku, nie pozwala na coś takiego jak federacja. Trzeba stworzyć państwo narodowe, a zatem nie sięgać do granic przedrozbiorowych, bo się zadławimy mniejszościami i one nas uduszą. Zatem spór bardzo istotny, gwałtowny. Polskie wojsko zajmuje Wilno. W kwietniu 22 roku, 22 kwietnia przybywa do Wilna Józef Piłsudski i wydaje odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie do mieszkańców Polski, do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przemawia jak obywatel Wielkiego Księstwa, czy wydaje taką proklamację. W Sejmie oczywiście zdecydowana opozycja. To jest pierwszy wielki spór. Drugi wielki spór rozegra się w początkach lipca 19 roku. Jeszcze gwałtowniejszy. To sprawa reformy rolnej. Właściwie nie tyle reformy, bo co tam reformować? W Polsce nie było tyle ziemi, żeby stworzyć wielkochłopskie gospodarstwa. To był spór o parcelację majątków obszarniczych. Spór zasadniczy. No bo ziemieństwo wniosło wielki wkład w walce o niepodległość. Ale chłop chciał ziemi. Chłop chciał ziemi. Prawica broniła ziemieństwa, ale miała także świadomość tego, że jeśli chce wygrać wybory parlamentarne, musi interesy wiejskie docenić. Spór dotyczył wysokości tej ziemi, którą się ziemianom zostawi. I ostatecznie zakończył się prawie że zerwaniem Sejmu. Otóż w początkach lipca, ja znam tylko jedno głosowanie, ale ostatnio zajmując się trochę sprawami Sejmu, zwracałem uwagę, że chyba jeszcze było jakieś takie. Jedyne, gdzie była równowaga. Kiedy przyszło do uchwalenia, to nie była ustawa, to były zasady parcelacji, reformy rolnej, to za nią się opowiedziało 181 i przeciw było 181. Zatem no nie przeszło. W Sejmie prawie że rewolucja. Posłowie chłopscy wychodzą ze śpiewem o cześć wam panowie magnaci. Na prawicy nieśmiało zaczynają śpiewać my chcemy Boga. Jak trwoga to do Boga. Groziło załamaniem. No oczywiście. Posiedzenie odroczono, konwent seniorów. Marszałek Sejmu zarządził za parę dni reasumpcję. Jednym głosem te zasady przeszły. 183 do 182. Podobno za pierwszym razem przeszły, tylko jeden ksiądz poseł się zagapił. Czasami tak bywało w polskim Sejmie i współczesnym. I oddał kartkę nieważną. Istotne może, że powiedzieć państwu, jak głosowano w tamtych czasach. Otóż najpewniejsze było głosowanie, jeśli padł wniosek o głosowanie imienne. No w tym wypadku było głosowanie imienne. Czyli każdy przychodził, sekretarz odnotowywał, on sobie na kartce pisał tak albo nie. Pokazywał i głosował jawnie, imiennie, było wiadomo, kto jak głosuje. Ale żeby taki wniosek zgłosić, no trzeba było mieć poparcie 50 posłów. To nie była rzecz trudna, ale nie zawsze z tego korzystano. Generalnie głosowanie wyglądało tak, że na takiej sali jak marszałek, jak nie było wniosku o głosowanie imienne, pytał, kto jest za. Powiedział, no jestem zdania, czy prezydium Sejmu jest zdania, że jest większość. I już nie pytał, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Nie było maszynki do głosowania, zatem tych maszynek do głosowania, zatem nie można było kantować. Większość wydawała się, nikt nie oprotestował, więc przeszło. Jeśli miał wątpliwości, to zarządzał. Ci, co są za, głosują, wychodzą przez drzwi z napisem tak. Ci, co są przeciw, przez drzwi z napisem nie.
I sekretarz stał i liczył po kolei. Już nie wpisywał na listę nazwisk, tylko i dopiero wtedy ogłaszano wyniki. Otóż ustawa o zasadach reformy rolnej była głosowana imiennie. Zatem tutaj pomyłek być nie mogło i to był pierwszy taki sprawdzian do Sejmu. Maciej Rataj pisze, że w swoich pamiętnikach, że obawiał się, że może dojść tutaj do zerwania Sejmu. Tak emocje zaczęły pulsować. Potem jeszcze one będą pulsować bardzo mocno, kiedy będzie sprawa ziemi wileńskiej, przyłączenie, ale to jest późniejsza sprawa. Bardzo istotną rzeczą w tym Sejmie była podstawa dla rządu. Póki był Paderewski, autorytet duży nie obalano. Nie stała za nim jakaś koalicja, ale był akceptowany. Po roku jednak na skutek niesnasek wewnętrznych, trochę to było tak, że prawica go niedostatecznie broniła, a lewica go dosyć mocno atakowała. Odszedł z rządu. Nie obalony, ale widział, że większości już nie ma, że może zostać i złożył rezygnację. I będziemy mieli do czynienia z rządami w zasadzie podczas funkcjonowania tego Sejmu tak zwanymi pozaparlamentarnymi. To znaczy takimi, za którymi nie stała większość. No oczywiście na czas żadna koalicja. Posłowie uznawali to zrozumiałe, że ktoś musi rządzić. Więc niech sobie taki rząd będzie. Musi być. Ale my nie stoimy murem za tym rządem. Sytuacja uległa zmianie w 20 roku, kiedy Wojska Czerwone znalazły się pod Warszawą. Powołano rząd na czele z Wincentym Witosem. Rząd, który miał charakter rządu jedności narodowej, koncentracji narodowej. Różnie go nazywano. Często mówiono rząd włościańsko-robotniczy, bo na czele stał a wicepremierem był Ignacy Daszyński, lider polskich socjalistów. I ten rząd przetrwał dramat wojny. Ten rząd, czy jego reprezentanci zawarli pokój z Rosją sowiecką, sojusz z Francją i z Rumunią, który wtedy, to sojusz zwłaszcza z Francją, był gwarancją bezpieczeństwa kraju, bo Francja była pierwszą potęgą w Europie, to ona wygrała wojnę. Miała najlepszą armię, najsilniejszą. Kto by się ośmielił uderzyć na sojusznika Francji? Ale Witos miał dość podchodów, wycieczek, ataków i we wrześniu 21 roku złożył dymisję. Mamy teraz do końca tego Sejmu rządy klasycznie pozaparlamentarne. Na ich czele na początek staje rektor Politechniki Warszawskiej Antoni Ponikowski. Rząd jest może poza jednym ministrem w zasadzie bezpartyjny. Żaden z rządu nie jest parlamentarzystą. Wszyscy biją jak bęben ten rząd. No bo dobrze jest iść do wyborów, a wybory będą musiały być niebawem. Dobrze jest iść do wyborów będąc w opozycji. Można punktować. I wszyscy są w opozycji. Każdy może mówić, dajcie nam poparcie w wyborach, to my doprowadzimy, że kraj będzie mlekiem i miodem płynął. Ale na razie to nie jest nasz rząd. No musi ktoś rządzić. Rząd byle jak. Czasami się takie argumenty prasowe znajdowały. Proszę Państwa, w 21 roku, to jeszcze za rządu Witosa, uchwalona została dopiero w 21 roku. W Polsce to biegło trudnie. No, nie mieszcie Państwo dzisiejszymi kategoriami. Tą konstytucję, którą mamy chyba 7 lat, przygotowywano i uchwalano. Ale wiecie Państwo, tam wtedy biegło to wszystko sprawnie i szybciej, wydaje mi się. I Polska była jednym z ostatnich krajów nowych, które dopiero w marcu 21 roku uchwaliły konstytucję. Nie tak jak wcześniej. Sądzono w ciągu kilku miesięcy. Sporów było ogromnie dużo. No bo sprawa zaczyna być zasadnicza. Jak skonstruować sytuację, żeby to państwo było silne? Jeśli się myśli kategoriami
państwowymi. A spuścizna wieków i rozbiory pokazują, że taka znowu rozdmuchana demokracja może doprowadzić do katastrofy. Jak zrobić, żeby państwo było silne? No ale z drugiej strony jest atmosfera europejska, także może i krajowa, że demokracja musi być w takiej formie francuskiej utrzymana. Ten wzorzec francuski tutaj funkcjonuje dosyć mocno. I konstytucja 21 roku. Państwo spotykacie się z tezą na pewno, że była konstytucją no, bardzo demokratyczną, bo była. Ale czy była dobra dla kraju? Otóż ilekroć prowadziłem w młodości ćwiczenia, to nawet przy najbardziej nieruchliwej grupie spieraliśmy się zawsze o konstytucję 21 roku i 35. Wbrew podręcznikowych tezom uważam, że ta konstytucja była kiepska. Kiepska dlatego, że całą władzę znowu skupiała w rękach Sejmu. Prezydent i rząd nie miały nic do powiedzenia. Trójpodział władzy teoretycznie zachowany, praktycznie nie istniał. Prawda? Przeciwnicy mówili, a gdzie trójpodział władzy tak dobrze funkcjonuje? No może w Ameryce, ale to za oceanem. No ale czy ta Ameryka tak źle znowu jako państwo funkcjonuje na tle innych? Co Sejm uchwalił, to prezydent musiał podpisać i rząd realizować. Nie miał weta ustawodawczego. Praktycznie nawet nie był w stanie rozwiązać izb. Więc trójpodział władzy, a przecież instytucja Trybunału Konstytucyjnego nieznana, nie ma. Czyli zwichnięcie proporcji. I to by może mogło funkcjonować. Zawsze dałem przykład, gdyby był system dwupartyjny, no. Ale w Polsce wtedy, w 21 roku, już z tych 10 partii, które weszły do Sejmu, jest w Sejmie klubów tam partii 18. Potrafią się łączyć i dzielić z powrotem. Polityk potrafi się kłócić. A jak się dzieli, to się kłóci. Rozłam następuje i powstaje nowa partia czy nowy klub parlamentarny. Więc jak w takim Sejmie, który nie jest w stanie wytworzyć większości, który nie jest w stanie stworzyć koalicji rządzącej, można sprawnie funkcjonować. W systemie dwupartyjnym to jest sprawa klarowna. Ja zawsze podawałem przykład brytyjski. No, dzisiaj trudno o Brytyjczykach mówić pozytywnie, ale czy o ich parlamencie, o Izbie Gmin mówić pozytywnie, ale wtedy to tak wyglądało. Ale przy takim rozbiciu politycznym składanie władzy w ręce tych 444, bo za chwilę powiem, nowa ordynacja wyborcza na tyle ustalała. W Sejmie Ustawodawczym to co rusz tam, jak zajmowano jakieś terytorium, to przeprowadzano wybory i na koniec było ich 432. Otóż jak rządzi 444, to czy ktokolwiek rządzi? Na tym polegał dramat tej sytuacji, że nie potrafiono, nie było szans, przynajmniej w Sejmie Ustawodawczym, tworzyć koalicję. Jak usiłowano to naprawić? Otóż Sejm powinien się był rozwiązać w marcu 2021 roku, bo to był Sejm w istocie konstytucyjny, mówiono ustawodawczy. Każdy Sejm jest ustawodawczy, bo stanowi ustawy. Ale przylgnęła taka nazwa. Jego zadaniem było uchwalenie konstytucji. W marcu 2021 roku tam konstytucję uchwalił. Powinien się był rozwiązać, bo on nie miał terminu wyznaczonego, jak długo ma trwać. Ale się nie rozwiązał. W maju podjął decyzję, ustawę przejściową, że władze centralne będą dalej funkcjonowały wedle konstytucji tej małej z 19 roku, no bo nowych wyborów nie było, nie ma Senatu jeszcze. Zatem i trzeba czekać, aż uchwalimy ordynację wyborczą, no bo nie ma tej ordynacji. W istocie chyba chodziło o przeciąganie, kilka powodów było. No, w tym Sejmie Ustawodawczym niewielką rolę odgrywały mniejszości narodowe. Było 10 Żydów, 7 Niemców. To margines, to nie stanowiło wielkiego problemu. W nowym Sejmie należało liczyć, że mniejszości będą odgrywać istotną rolę. I trzeba cały szereg ustaw
dopasować do nowej konstytucji. To lepiej w tym polskim gronie niż z udziałem mniejszości było robić. A poza tym ja myślę, że ilekroć rozmawiałem z posłami, to odgrywa wielką rolę. Skrócenie kadencji to nowe wybory. No nawet wówczas trzeba się też było finansowo zaangażować, żeby wybory wygrać. Zaangażuję się finansowo. Teraz mam jakieś diety. W miarę tam przyzwoite. A zaangażuję się finansowo w kolejne wybory i przegram. Więc lepiej jeszcze przedłużać to. I tak jeszcze przez 15 miesięcy ten Sejm funkcjonuje. Uchwalona nowa ordynacja wyborcza. W ostrych konfliktach, bo w 22 roku doszło do niezwykle ostrego konfliktu między naczelnikiem państwa i lewą stroną Sejmu, a prawicą. Naczelnikiem państwa, czyli Józefem Piłsudskim, który wywołał przesilenie, obalił gabinet Ponikowskiego i przez 2 miesiące Polska nie mogła, Sejm nie mógł powołać nowego rządu. Znaczy, rządy były, ale w stanie dymisji. Przez 2 miesiące się boksowano. Wyprowadzono nawet ludzi na ulicę, bo to się nie tylko w Sejmie zamykało, ale w lipcu 22 roku demonstracje, kontrdemonstracje, superdemonstracje atakujące z jednej strony Piłsudskiego, niech podpisze nowy gabinet Korfantego, z drugiej strony Lewicy, niech nie podpisuje. To wszystko słano do Warszawy, są takie teki różnych rezolucji. Przypuszczam, że ci sami chodzili na jedną manifestację i na drugą, zawsze przez aklamację głosowali tak, jak prowadzący to. Otóż w tym 22 roku, przy tych ostrych konfliktach, akurat jestem z tym tak związany, z tym przesileniem, bo niebawem się ukaże moja taka, chcę powiedzieć, książka, bardziej broszura, bo nie za bardzo objętościowo wielka, na temat właśnie tego konfliktu naczelnika państwa z Sejmem w 22 roku. I wtedy, w lipcu 22 roku, uchwalono nową ordynację wyborczą. Politycy mieli świadomość, że trzeba doprowadzić do tego, żeby te kluby silniejsze były wzmocnione, a słabsze osłabione. Bariery, jak mówię, 5-procentowej nikt wówczas nie znał. Zatem posiłkowano się tak zwaną listą państwową. Z listy państwowej, na którą kierowali liderzy, to była szansa, że się zabiorą na tą listę. Miano wybrać coś 70, chyba 2 czy 6 posłów, a resztę w normalnych wyborach. I procentowo, tak jak uzyskiwali głosy w listy wyborczej, ale chciano, żeby kluby małe nie uczestniczyły w liście państwowej. Ostatecznie pod presją, zwłaszcza mniejszości narodowych, zgodzono się na to, że z listy państwowej mogą korzystać kluby, które wprowadziły co najmniej 6 posłów do Sejmu. Więc to w niewielkim stopniu wzmacniało kluby silne, partie silne. Niemniej jednak trochę wzmacniało, a poza tym pozwalało liderom być spokojnym, że się załapią do Sejmu, bo są na listach państwowych i procentowo tam będą mieli udział w tym wszystkim. Taką uchwalono ordynację. Zasada była, późniejszy marszałek Sejmu Maciej Rataj rzecz przedstawiał, że zasada była taka, żeby była możliwość stworzenia koalicji, powiedzmy, 3 klubów największych, 3-4, żeby zbliżonych programowo, żeby można było powołać rząd. No i odpowiednio tyle będzie przeciwników. To dobrze, jak w Sejmie jest opozycja. To takie założenie. Tak ten Sejm zakończył swój żywot we wrześniu 22 roku. Wybory odbyły się w listopadzie 22 roku, 4 i 11 listopada, 5 chyba i 12 listopada, bo jeden tydzień do Sejmu, następny tydzień do Senatu. Ordynacja wyborcza zgodnie z konstytucją prowadziła Senat, czy zasady wyboru do Senatu, i ustalała cenzus wieku. Czynne prawo wyborcze pozostawiono na poziomie do Sejmu 21 lat, ale bierne prawo podniesiono cenzus wieku.
od 25 można było być wybieranym na posła, od 30 do senatu, na senatora. Inaczej, do senatu od 40 można było być wybranym na senatora, a od 30 do, można było mieć bierne, czynne prawo wyborcze do senatu. Natomiast poselskim utrzymano ten wiek 21, ale podniesiono przy biernym prawie wyborczym. Do wyborów sensownie podeszła prawica. Stworzyła blok wyborczy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Państwo często spotykacie z tezą Hiena. Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. Garnieli się do nich liczni. Ale wybrali bardzo sensownie tylko ugrupowania bliskie ideowo. Endecja, Hadecja i chrześcijańsko-narodowi. Nie chcieli przyjmować innych, żeby się nie rozdrobnić. Politycy powinni znać historię. Jak tak patrzę na to, co przed laty się działo u nas, kiedy Solidarność stworzyła blok wyborczy i nabrała różnych drobiazgów, które miały charakter kanapowy, to znaczy nie tyle, że zarząd się mieścił na kanapie, ale łącznie z członkami i potem gardłowali i kłócili się wzajemnie, to tego tutaj nie było. Nie chcieli brać drobiazgów. Trzy wyraźnie podobne programowo ugrupowe partie stworzyły i wygrały wybory. I wygrały wybory. To znaczy zdobyła Chrześcijański Związek Jedności Narodowej prawie 30% głosów. Największy blok, ale przecież samodzielnie sprawować władzy nie mógł. Zatem zaistniała szansa, że utworzy się koalicyjny rząd w porozumieniu z ludowcami. Ludowcy byli rozbici na kilka partii, ale z tą najsilniejszą, z Polskim Stronnictwem Ludowym Piast, na którego czele stał Wincenty Witos. To dawało większość. Perturbacje przy wyborze prezydenta, kiedy prawicy odebrało rozum, kiedy zamiast postawić na Witosa, szefa ludowców, wystawili swojego człowieka, też tu kiedyś mówiłem, największego obszarnika Rzeczypospolitej, hrabiego Maurycego Zamoyskiego, człowieka niezwykle zasłużonego. Ale miał tą jedną wadę. Jego majątek liczył 180 tysięcy hektarów ziemi. No więc jak chłop pięciohektarowy miał na hrabiego głosować? Po wyborze Narutowicza, po zabójstwie Narutowicza, jednak w 23 roku ten Sejm potrafił stworzyć koalicję Chrześcijańskiej Jedności Narodowej. W podręcznikach zwykle się pisze Hiena, Hienopiasta, Chrześcijańskiej Jedności Narodowej i Piasta. I na szefa rządu, na szefem rządu został Wincenty Witos, symbol polskiej wsi. Spisano program, to był nowatorska rzecz. Koalicja, spisany program, wydana broszura programowa, to tak jak się pewnie dzisiaj robi. I ten rząd byłby się pewnie sprawdził i tak sobie myślę, że i demokracja parlamentarna by się w Polsce sprawdziła. Tylko 23 rok to był rok straszliwej inflacji, superinflacji, hyperinflacji. Nie tylko w Polsce, w Niemczech jeszcze większa, ale nas dotyczy Polska. Ten rząd nie potrafił opanować. Witos zrobił gesty ostre. Jak urzędnicy przychodzili, nauczyciele do niego o podwyżki, to odpowiedział im ostro. Protestujcie. Czemu nie? Wyrzucę was z pracy i będzie spokój. Nie będzie urzędników. Będzie państwo miało oszczędności i nie. To doprowadziło do walk ulicznych w Krakowie. Do zabitych i rannych. Ale rząd się obalił potem. Właściwie nikt go nie obalał, sam Witos uciekł z rządu. Nie potrafił przezwyciężyć. I znowu do maja prawie, że mamy rządy pozaparlamentarne, a przynajmniej ten dwuletni rząd Władysława Grabskiego, który potrafił uzdrowić polską walutę, podejmując drastyczne je. Proszę państwa, o tym Sejmie można mówić, czy można było mówić wiele krytycznych rzeczy, ale widać, że no rozumiał, że interes państwa wymaga, aby dać uprawnienia prezydentowi państwa.
Nie wiem, czy to było zgodne z konstytucją. Nie było gdzie skarżyć, ale poza tym nie było intencji, żeby skarżyć. Prezydentowi dano uprawnienia do wydawania dekretów z mocą, rozporządzeń z mocą ustawy. Sprawa biegła w związku z tym szybko. Prezydentowi, prezydent podpisywał, ale rządowi. Grabski przygotował cały pakiet związany z reformą walutową. Dla społeczeństwa niezwykle drastyczny, bo kto lubi płacić podatki? Ja już patrzę w własnym domu, to ja rozumiem, że tego, ale moja żona już mniej rozumie, a ona rozlicza, że państwo musi żyć między innymi z naszych podatków. Pakiet bardzo drastyczny, ale Sejm się zgodził na to, ponieważ to biegło szybko, bez zbędnych dyskusji w parlamencie. Premier przywoził do prezydenta rozporządzenie, prezydent może od ręki albo za jakąś godzinę podpisywał i ogłaszano w dzienniku urzędowym, wchodziło w życie bez żadnej debaty. To tutaj w tym zakresie Sejm się sprawdził. Tylko, że wiecie państwo, po inflacji, kiedy waluta jest ustabilizowana, przychodzi kryzys poinflacyjny, zaczynają się różne napięcia i pokazuje się, że ten system mimo wszystko jest niewydolny. Że tak trudno stworzyć rząd parlamentarny, jak się tworzy, to się kleci z jakich jeden od sasa, drugi od lasa, że potrzeba silnego państwa, że 444 skłóconych facetów nie będzie, niedobrze służy państwu i nie może decydować o losach państwa. I stąd no dojdzie do zamachu majowego. Do demonstracji, miała to być demonstracja, przekształciła się w zamach. I od maja 26 roku rola Sejmu zaczyna być ograniczana. Nie w tym sensie, że on ma nie stanowić prawa. Bo Sejm no, pod dyktando rządu, przecież ten stary Sejm, godzi się na nowelizację konstytucji, nowelą sierpniową z 26 roku. Jest niewielka zmiana. Pewne przesunięcie akcentów tylko. Prezydent ma tylko teraz możliwość rozwiązania izb. Prezydent może dekretować, ale za zgodą Sejmu. I Sejm może te dekrety potem zakwestionować. Ale zaczyna się kształtować nowa zasada, że Sejm powinien funkcjonować na sesjach zwyczajnych, czyli budżetowych. One się muszą zawsze odbywać między październikiem a marcem następnego roku. Budżet wchodzi w życie od 1 kwietnia i funkcjonuje do nas do 31 marca i może być zwoływany na sesję nadzwyczajną za zgodą 111, znaczy na wniosek 111 posłów albo z inicjatywy rządu. Zatem ogranicza się trochę. I to będzie bardzo wyraźne przy kolejnych wyborach, po kolejnych wyborach. To ten wpływ, to ograniczanie zakresu Sejmu. Do Sejmu należy ustalenie budżetu, stanowienie praw, ale Sejm nie obraduje jak dotąd w permanencji, tak jak dzisiaj z przerwą tylko na ferie. Piłsudski wychodzi z założenia, że rząd musi mieć czas na rządzenie, a nie siedzieć na posiedzeniach Sejmu i słuchać mniej lub bardziej mądrych uwag poselskich. Stąd wyraźnie się tutaj ogranicza. Interpretacje prawne są cudaczne, ale to tak jak się ma dobrych prawników. Józef Piłsudski i jako szef rządu, ale cała ta ekipa rządząca, sanacyjna po przewrocie majowym, wcześniej także, ma doskonałego prawnika. Stanisława Cara, który był przez lata szefem kancelarii Piłsudskiego, kiedy ten był naczelnikiem państwa, a potem w tym establishmencie sanacyjnym odgrywał istotną rolę. Znakomity adwokat z doskonałą interpretacją prawną. Przy Wałęsie był falandysz, mówiono o falandyzacji prawa. Wtedy nie mówiono o caryzacji prawa, ale mówiono o chockach, klockach z prawem. Ja tylko państwu podam, jak potrafił Sejm
wykolegować. Konstytucja mało precyzyjna pisała tak, że prezydent zwołuje Sejm na sesję, no zwyczajną, to musi tam do końca października zwołać, i na sesję nadzwyczajną, na wniosek co najmniej 111 posłów, bądź na wniosek rządu. Sejm zwołuje, może odroczyć na miesiąc i zamykać sesję Sejmu. Na wniosek, jest taka sytuacja roku 1930, na wniosek Sejmu, na wniosek 111 posłów centrolewicy, prezydent zwołuje sesję Sejmu. Posłowie się zjechali. Prezydent odroczył na miesiąc sesję Sejmu. Rozjechali się do domu, wrócili po miesiącu. Prezydent zamknął sesję Sejmu. Złamał prawo czy nie złamał? Zgodnie z konstytucją prezydent zwołuje, bo musi, może odroczyć na miesiąc i zamyka sesję Sejmu. A że nie obradowali ani godziny, no to wina pewnie konstytucji, a nie prezydenta. Więc takich chocków, klocków z prawem wiele robiono w latach 26-35. Zasada, przewrót majowy dokonał się pod hasłem uzdrowienia ustroju, sanacja. Uzdrowienia ustroju. I ten ustrój nie jest do końca, nie był uzdrowiony. Trzeba było szukać chocków, klocków albo jakichś takich dziwacznych interpretacji. Potrzeba było nowej konstytucji. I od 1930 roku, kiedy już BBWR, partia rządząca, sanacyjna, bezpartyjny blok współpracy z rządem Józefa Piłsudskiego, kiedy BBWR zdobył większość w Sejmie, no nie miał większości konstytucyjnej, żeby uchwalić, nawet, przystąpiono jednak do intensywnej pracy nad nową konstytucją. I ta praca polegała na tym, że to zgodnie z sugestiami Piłsudskiego, że to ma być całkiem nowa konstytucja. Całkowicie nowa konstytucja, nie nawiązująca do poprzedniej i nie idąca drogą trójpodziału władzy. Ta konstytucja ma być całkiem inna. Powiadał, że ta stara była tak skonstruowana jakby po to, żeby się wszyscy z wszystkimi kłócili. Tu musi być precyzja i jasność. Kto w Polsce odpowiada za losy państwa? No i wyszło, że prezydent. Tworzono system prezydencki, taki jak dzisiaj mamy we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Tworzono system prezydencki, prezydent odpowiada. No ale oczywiście nie kwestionowano roli parlamentu, tylko stawiano rzecz nieco inaczej. Eliminacji partii z parlamentu. Partie, mówiono, to przeszłość, to XIX-wieczny wybryk, to jakiś tam liberalizm. Partie osłabiają państwo, nie wzmacniają. Posłowie się potrafią tylko kłócić, żadnej konstruktywnej pracy. Potrafią budować piękne programy, które są nierealne. Trzeba przekazać władzę w ręce, tworzyć uspołecznione państwo. Głosować to, co chce Kukiz dzisiaj, na ludzi, a nie na numerki partyjne. Jaki wpływ, powiadali, ma obywatel, kto się znajdzie na kartce wyborczej? Wtedy jeszcze nawet nie było tego, co dzisiaj jest, że przy nazwisku się jeszcze znak robił, ale i tak nie mamy żadnego wpływu na to, kto się na tej kartce znajdzie. Głosować na konkretnych ludzi. Jakich konkretnych ludzi? Ano takich, którzy się sprawdzili w działaniach społecznych. Ktoś nie układał pięknych programów, ale wybudował drogę. Ktoś nie układał pięknych programów, ale wybudował szkołę. Tacy ludzie konkretnego czynu powinni być wybierani do sejmików powiatowych. W województwie nie było samorządu, a ci najlepsi do Sejmu Rzeczypospolitej. Ludzie konkretnego czynu, którzy potrafią tylko wyłuskać takich ludzi. I wybory do Sejmu powinny się odbywać na zasadzie głosowania na ludzi, a nie na partię. Partie miały być z systemu tego wyeliminowane. Partii nie zamierzano rozwiązywać i nie rozwiązano żadnej. Same by, utraciwszy wpływy na władzę, stopniowo traciły na znaczeniu. Tym kierunkiem, ten kierunek myślowy legł u podstaw Konstytucji 1935 roku. Proszę Państwa, ta konstytucja, znowu
jest powszechnie krytykowane, tak, to prawda. Ale mnie się wydaje, ja jej zawsze bronię. Ona była precyzyjna, konkretna, jasna, zwięzła. Dzięki niej państwo ciągłość utrzymało w czasach okupacji. I precyzja była jednoznaczna. Władzę w państwie sprawuje, czy najwyższym zwierzchnikiem jest prezydent Rzeczypospolitej. I to nie jest tak, jak często się kpi z tego. Odpowiedzialny przed Bogiem i historią, czyli nieodpowiedzialny, wręcz przeciwnie. Złożono na niego odpowiedzialność największą z możliwych. Bo skoro przysięgał, a przysięga była wyznaniowa, no to musiał uznawać istnienie, pewnie uznawał istnienie Boga, czyli odpowiedzialność. I przed historią, czy może być mniejsza odpowiedzialność? Ale prezydent nie sprawował władzy wykonawczej. To nie był system amerykański. Prezydent był zwornikiem władzy. Prezydent mógł podejmować decyzje, które nie kłóciły. Od rządzenia był rząd, a nie prezydent. Powołany przez niego premier i na jego wniosek ministrowie. Rząd był odpowiedzialny przed parlamentem i przed prezydentem. Od stanowienia prawa był Sejm i Senat. Od kontroli była Najwyższa Izba Kontroli. Od pozostały niezawisłe sądy. I armia od obrony kraju. Prezydent w każdej tej dziedzinie mógł oddziaływać, ale nie mógł zastępować. Prezydent powoływał premiera na jego wniosek członków rządu. Prezydent powoływał prezesa Najwyższej Izby Kontroli, to on, to były jego prerogatywy. Prezydent powoływał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent powoływał Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, czyli generała przewidzianego na wodza naczelnego. To on decydował, nie rząd. I w każdej chwili mógł go zwolnić. Nie było pola konfliktu, bo było jasno określone, kto za co odpowiada. Prezydent mógł rozwiązać izby. Jeśli Sejm obalił rząd, to mógł albo przyjąć dymisję rządu, albo rozwiązać izby i ogłosić nowe wybory. Dlaczego ta konstytucja tak krytycznie oceniana? I parlament potem wybrany zgodnie z tą ordynacją tak krytycznie oceniany? Myślę, z dwóch powodów. Konstytucja została uchwalona ze złamaniem prawa. Blok rządzący, sanacja nie miała większości wymaganej 2/3. Wykorzystała to, że opozycja sobie poszła do domu. Nie chciała brać udziału, bo nie sądziła, że będzie debata taka. Opuściła salę i uchwalono konstytucję. 26 stycznia 1934 roku, chociaż weszła ponad rok później w życie. I druga rzecz, ordynacje wyborcze. To tak pięknie się mówiło, że ludzie konkretnego czynu wejdą, ale kto ich na listach miał umieścić? Ano zgromadzenia okręgowe. A kto w tych zgromadzeniach okręgowych brał udział? No, administracja miała większy wpływ niż jakieś tam inne samorządowe czynniki. I w związku z tym to obóz rządzący, nadużywając ideologii, swoich ludzi wprowadzał na tą listę. A jeszcze, żeby było lepiej, to na tych listach 4 osoby, a 2 wybierano, nie ustawiano alfabetycznie. To tak jak w PRL-u. 2 pierwsze, jak nie skreślałeś, to wchodzili. Oczywiście przed wojną Polacy skreślali i nie zawsze ci z pierwszych miejsc wchodzili. Ale generalnie to... Zatem ta ocena, na tę ocenę konstytucji krytyczną rzutuje sposób uchwalenia. I niedemokratyczna ordynacja wyborcza. Ja już pomijam wybory do Senatu, gdzie tylko ludzie z tytułu zasług dla państwa, więc posiadający określone ordery, z tytułu wykształcenia, więc wykształceniem wyższym, z tytułu umiejętności zarządzania, więc członkowie samorządów mieli prawa wyborcze, resztę pozbawiono. Że 1/3 senatorów powoływał prezydent, powoływał sensownie, może dobrze, bo spośród autorytetów
zwłaszcza prawniczych. No ale jednak bez wyborów. To wszystko powodowało, że ocena Sejmu po 1935 roku gruntownie się obniża. Tym bardziej, że dochodzi po śmierci Piłsudskiego do konfliktów wewnętrznych. I w istocie konstytucja nie jest realizowana. Nie jest realizowana, duch konstytucji nie jest realizowany. Konstytucja zakładała, że czynnikiem nadrzędnym w państwie jest prezydent. Po śmierci Piłsudskiego pierwszy lider tego obozu, wyznaczony przez Piłsudskiego na prezydenta państwa, Walery Sławek, wówczas premier rządu, szef rządzącej partii i tak dalej, mówi w lipcu 1935 roku, nie ma autorytetu, umarł. I nie szukajmy żadnego innego autorytetu ani wśród swoich, ani wśród opozycji, bo nie znajdziemy takiego. Odtąd będzie nami rządzić prawo i tak, jak ono stanowi, czyli konstytucja. I od jesieni zaczyna się kontredans. Grupa pułkowników, ta rządząca z Walerym Sławkiem, przegrywa zresztą na własne życzenie, bo nie chce podjąć walki z prezydentem. Choć ma większość w Sejmie, bo wybory i w Senacie, bo wybory pod dyktando Sławka są przeprowadzone we wrześniu 1935 roku. I zatem młodsza część tej grupy zaczyna lansować kogoś, kto może być alternatywą dla prezydenta, czyli generalnego inspektora sił zbrojnych. Rządził do nas dotąd marszałek Piłsudski. No to tak pięknie się prezentuje generał Śmigły-Rydz. To czemu nie ma być jego wspólnikiem w rządzeniu? I w zasadzie od jesieni 1935 roku rządzi Polską duumvirat. Mościcki, Śmigły-Rydz. To jest złamanie istoty tej konstytucji. Może nie litery, ale ducha. Jeśli nowy premier rządu, generał Sławoj Składkowski, okulnikiem wprowadza takie, że odtąd wszyscy funkcjonariusze państwowi winni są cześć i szacunek. Jakby okulnikiem można cześć i szacunek narzucić. Panu generalnemu inspektorowi sił zbrojnych, który jest pierwszą osobą w państwie po panu prezydencie, to jeśli nie jest to złamanie konstytucji, to może tylko dlatego, że okulnikiem nie można złamać konstytucji. Ale jest to naruszenie jej zasad. I tak by można mnożyć. Sejm gdzieś schodzi na całkowity margines. A jeszcze rozwiązany w 1938 roku, nowe wybory. Niby ma większą legitymizację, bo więcej poszło do wyborów, powoduje, że przestał odgrywać istotną rolę. Natomiast rządzi ta grupa, na której czele stoi duumvirat Mościcki, Śmigły-Rydz. Sytuacja uległaby pewnie zmianie w 1940 roku, kiedy kadencja Mościckiego się kończyła i Śmigły zostałby prezydentem państwa. Można byłoby wrócić do konstytucji w normalnym takim wymiarze. Być może prowadzić nowe wybory ze zmienioną ordynacją, bo uznano, że ta ordynacja jest wadliwa. No ale wojna już do tego nie dopuściła. Proszę Państwa, gdyby tak podsumować, to wadą funkcjonowania parlamentaryzmu polskiego wynikała nie tylko z samej istoty tego parlamentaryzmu, no bo tylko z rozbicia polskiego życia politycznego, z przelania do 26 roku, a w zasadzie i później przelania uprawnień rządzenia państwem na Sejm, który nie był w stanie wyłonić większości. Po zamachu majowym uciekano się do różnych chocków, klocków, żeby to zmienić. I Sejm coraz bardziej był marginalizowany. Znając swoją słabość, często godził się na dekretowanie przez prezydenta. Podjęto być może istotną zasadę zmiany tej sytuacji w Konstytucji 1935 roku, ale wadliwa ordynacja wyborcza w tym sensie, że miejsca na listach wyborczych decydowała w istocie administracja, powodowały, że Sejm nie odegrał takiej roli, jaką by odegrać powinien. Nie tylko w Polsce.
Wiecie Państwo, to jest taki czas w Europie, kiedy wszystkie te kraje nowe, ale nie tylko nowe, które kiedyś weszły na drogę demokracji parlamentarnej na wzór francuski, które we Francji jakoś funkcjonowały, mimo że rządy się zmieniały co dwa tygodnie, ale urzędnicy byli stali. I zobaczcie, w Europie, tak od północy, od Estonii poczynając, a na Grecji, Włoszech, Hiszpanii, kończąc Portugalii, od tego systemu odchodzono na rzecz systemu autorytarnego, nazistowskiego, faszystowskiego, drogami zamachu stanu, bądź jak w Niemczech, drogą parlamentarną, kiedy większość narodu na partię narodowo-socjalistyczną jednak głosowała. Od tego systemu, od tamtego systemu odchodzono. W Polsce zasada była taka, demokracja ma zostać, ale silna demokracja w silnym państwie. To państwo stawiono na piedestale. Państwo odzyskane po postulatach niepodległości powinno być silne. Skoro demokracja typu parlamentarno-gabinetowego tej siły nie zapewniała, trzeba było dokonywać jej zmian. Dziękuję uprzejmie.